bardzo, bardzo serdecznie. Ostatnio kończyliśmy właśnie pod tym wodospadem. Jeżeli nie wiesz, to już wiesz i musisz oglądać poprzedni odcinek, no bo do jak nie oglądniesz. A właśnie to sobie zapiszę w ogóle jeszcze raz najlepiej. Sobie zapiszę. Jakieś, wow. Bigo. Ja mu nawet nic nie zabrałem, HP-ka. Przerzucam się. Ja uciekam. Ła! Skacz do wody. Żegnaj do pielcu. Patrzcie, jakiego to Maryj. Co? Zjeść mnie próbuje. Właśnie fajne jest to, że nie możemy zjeść w wodzie. Ja sobie mogę pływać koło niego. Tak o sobie mogę pływać. I wszystko mogę sobie robić. A on mi nic nie może zrobić. Bo jeszcze drugi brat bliźniak. Jeszcze chwilę i cała rodzina tu przyjdzie. A wezmę sobie zanurkuję. No płyń do góry! No płyń do góry! Na powierzchnię. Można jakiś strażników się... O, jest stary obóz. Tam są strażnicy. Nie wiem, gdzie będzie bezpieczniej. Żegnaj! Żegnaj, mam nadzieję, że już się nie spotkamy. Nie słyszę ich. Podejrzane. Ha, leszczu, giniesz. Siema, ziomek. Szybko zleciało to dojście do obozu. A co to jest? Jakiś bonus mana? Co to jest mano? To chyba chodzi o doświadczenie mana. A czekajcie, wezmę. Nie, dobrze było tutaj. Doświadczenie mana. 5 na 5. Nie wiem, o co chodzi z tą maną. To się już. Idę do tego wstrętnego Diega, co mnie zrobił w konia. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Diego, chodź tu. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, o co? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. No i co? No niby wszystko dobrze będziesz zrobione. Będziesz musiał wybrać do starej kopalni. Aha, fajnie. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz list. No świetnie. Bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas. Tak, postaramy wiem. Się, żeby dostarczono je z następnym. Tak, żaden problem. Tak, właśnie, żaden jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajmie. No dobra. To znowu mam o tym samym gadać. Dobra. Jeszcze będę przewijać to, bo naprawdę już przecież wcześniej to było. Dobra. Trzymaj się. A mam jakieś w ogóle punkty. A, 17. Pomyślę, co tu można. Może spróbuję dorwać tego z łukiem. Jakbym miał tego gościa z łukiem, to mnie czegoś nauczy. Będę miał łuk. Będę strzelał łukiem. Z łuku. Będę koksił. Jak koksik. Chłe. Dobra, lecimy. Skacz. Machaj tymi swoimi rączkami. Malutkimi. To gdzie teraz jest ten, co mnie ma czegoś nauczyć? O, to jest pytanie. Może sobie zrobimy małe Eldorado z nimi. Nie na nim, tylko nie na tym. Dobra. Aż myślałem, że przypadnie mi zapis, gdzie zaszedłem daleko bardzo. Będę machać mieczem, machać. A ty giniesz, bo jesteś takim nicościem takim. Jesteś takim zwykłym szarym krwiopijcą, którego pokonałem bez zadraśnięcia.
sprawie. Skacz po prostu, skacz. Będzie gdzieś, chyba tam był ten gościu. No, to się cofnę. Przynajmniej sobie z łuku postrzelam. Będę miał jakąś frajdę. Lubię strzelać z łuku. Nie tylko w grze. Dobra. Możesz mnie nauczyć. To zależy tylko od tego, co. Tak, tak, chciałbym to. Możesz mnie nauczyć, jak sprawniej posługiwać się łukiem? Jako początkujący powinieneś zawsze pamiętać, że skuteczność strzelania z łuku zależy przede wszystkim od przyjętej postawy. Fajnie, rozstaw tylko, że stoi, jak mu się szeroko, podoba. Ramiona unieś na tę samą wysokość. Wstrzymaj oddech i strzelaj. Jeśli uda ci się trafić w szczególnie wrażliwe punkty ciała ofiary, nie będzie potrzeby oddawania drugiego strzału. Mm-hmm. Oczywiście tak. Początkujący strzelcy mogą tylko pomarzyć o trafieniu w czółek. Ale jeśli zastosujesz się do moich wskazówek, możesz liczyć na więcej trafień w cel. Nie mam 10 punktów umiejętności, niestety. Bardzo niestety. O, zobaczymy, czy kupi jakieś badziewie ode mnie. Pokaż mi swój. Bryłkę, bryłkę, 200, dobra, niech będzie. I... ale pięknie wymierzone zostało. Tak pięknie wymierzone zostało, jak nigdy. Dobra, to nie... Może sprzedam te badziewie, którego i tak nie będę używał. Zupę też sprzedam. O! Co to jest? To sprzedam mu to. I sprzedam mu jeszcze to. Domu sprzedam. Kurde, 3. Dobra. Handel to handel. Dziękuję bardzo. Idę się potem tam będę ulepszać, dopalaczyki brać i w ogóle. W ogóle wszystko będę brać. Coca-Hash LSD. Właśnie, kurczę, nie wiem, czy przerabiać ten filmik, jednak te wcięcia i tak dalej robić. Chociaż lepiej wygląda, tylko kurde, nie mogę właśnie... z tym programem, jak już w poprzednich odcinkach mówiłem. O, malina. Jagoda, no dobra. Prawie to samo. Tam następny. Cudak. Siema, siema. Chciałbym się nauczyć oprawie... A co chcesz wiedzieć? Wszystko. Jeden punkt umiejętności, 100 bryłek. Może dobra, to się nauczy. Na co powinienem zwrócić uwagę, zdzierając skórę z gadu? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie. Dobra, dobra. A mogę to? Pokaż mi, jak zdobyć. Prawdę mówiąc, to dziecinny proste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. Dobra, dobra, kończę to. Kończę to. Ile mi tam zostało? 161, bo ja się muszę jeszcze ulepszyć gdzie indziej. U pana rączki i w ogóle. I trzeba napaść jakąś zwierzynę. Jednak, no bo to co jak trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Tylko, że nie w tą stronę idę. To jest starobóz widać tam daleko? Biegnij. Wow, nie. Ale tu se skoczę. Na bańkę, ale na dechę.
trochę skoczył jak nic. Fajnie, tylko jak mam płynąć w miejscu? Może jakoś pod kątem? A się przestraszyłem. Dalej nie zawiera mu nic? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że mu nic nie zabieram? Peżotu. Co? Nie. Tylko nie to. Ja pierniczę, no. Możesz mnie nauczyć? To zależy tylko od tego. Dobra. Aha, czyli to już umiem. To już umiem, to nie. Czekajcie, ja muszę przysunąć bliżej tego mikrofonu, żebyście mnie jakoś lepiej słyszeli, a mi się wygodniej siedziało. No nic, to idę na górę do tego gościa. Znowu. O, co to? To może ja sobie... Albo dobra, już zapomniałem. Gin, szczurzy, głupi. Ty żmijo! Dobra. Ale naprawdę ziewam cały czas, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego ziewam. Aha, to tam było, dobra. Tak myślę, gdzie tu mam. Jeszcze jagody wezmę. Siema. Jak tam życie leci na rejonie? Zimie jest kolejnego. Na Łazarskim nie jest kolorowo. Gin, ty żmijo, szczurze. Co my tu jeszcze mamy? Napój przyda się. O, wyszczerbiony topór. Przyda się, sprzeda się i będzie kasa. Będą many! Anime ziewanka coś. Coś tutaj ziewanka mnie wzięła. To przez was właśnie. Bo to nagrywam, staram się, a wy tego nie doceniacie. Nie klikacie łapek w górę. To motywuje. Jakby na przykład miał to tak z 10 na przykład łapeczek. To też, było motywacja bardzo by była. Chciałbym się... A co chcę? No dobra, już się nauczyłem. Na co skupię? No dobra, słyszałem tą bajkę już. Pokaż mi. Tą bajkę też słyszałem już. Dzięki wielkie, do widzenia. Żegnam. W ogóle co to jest za liście są? Dobra, idę. O, noc się zbliża. Najlepsze jest to, że dzień trwa tyle co noc, no, a dzień jest bardzo długi. Znaczy... Jak się wydaje, dzień nie jest długi, że cały czas biegamy w dzień. Ale jak okazuje się, że jest noc i noc trwa, nie wiem, chyba przez pół godziny czy ile, to naprawdę zaczyna być to denerwujące. Na dechę! To pamiętam, jak się skakało na dechę. W siatkę się grało.
A jak się przegrało, to się na dechę skakało. Takie, takie zasady gry są. To nie tylko ja żem skakał. No dobra, tylko ja. Ale cisza. Cisza wszyscy. Widzicie, ja sobie tu wzrok mój marnuję. Staram się, godziny poświęcam, naukę olewam. A wy nie klikacie tych łapek w górę, nie klikacie, nie komentujecie, że o, Patryk, fajnie wyszło, czy coś. Nic nie napisze. Nikt. Co z dwóch stron? Co to ma być ty? Lego, nie wiem, co tu się stało z moim monitorem. Wierę, wszystko się sprzeda. Znaczy, ja się nie sprzedam tylko, nie? Nigdy się nie sprzedam, pamiętaj. Też się nigdy nie sprzedaj. Ło! Ty gnido! Ha! Bardzo motywujące słowo. To jest uzdrawiający, to sobie wezmę. A ile mam peżetów? 64, a to był na 70. A to akurat. Tak mniej więcej na styk wyszło. A, następni wrogowie. Ile w ogóle można to nazwać? Podchodzę, walę szczała, płaszczały, walę. I koniec. Gościu siedzi sobie na dupie, że tak powiem. Biedni oni są jacyś, te serwojady. Jacyś tacy niejacy. W ogóle nie wiem, czy chyba cała akcja powinna się tworzyć w danym Czarnobylu. Patrząc na zwierzęta. O właśnie, a propos Czarnobylu i tak dalej. Mam zamiar, ale to nic jeszcze pewnego. Nagrać Stalkera. Nie wiem jeszcze jakiego. Możecie mi coś polecić w komentarzach. W komentarzach. No dobra, już niech nie będzie skrótowo. Siema, co tam dla mnie masz? Za info potwierdzone. Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Ciekawe, czy się czegoś nauczy. O. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Nie wiem co oni brali, ale ostro na koksie jadą. Chyba na koksie, patrząc po tym co oni wymyślają. I znowu w kopalni. Siema. Myśmy się już widzieli, ale dobra. Kicior! Kic. Śpi i nie chce się tutaj udzielić w sprawach. To jest państwowa waga chyba. Dobra. Kicior! Kiciorku! Kic. Nie chce przyjść, tylko się patrzy na mnie. Patrzy się i żadnej w ogóle. Tak olewa mnie po prostu. Zobaczysz jak przyjdziesz, jak będę jadł.
Jak będę jadł hamburgera, zobaczymy. Kto się będzie śmiał? Kto się będzie śmiał ostatni? Ja się będę śmiał ostatni, bo ty przyjdziesz i będziesz miałczał. Wstrętny kot. Miałem jeszcze piesa, ale on odszedł do krainy wiecznego snu, jak to mówią. Może teraz da mi tą recepturę, czy co to tam? Przysyła mnie Diego. No. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. No, to rozejrzę się. Nie sprawiaj żadnych. Zaraz będzie niemiło. Dobra. A zejdę sobie na sam dół. Ciekawe, czy tam coś jest. Tam chyba jest taki gościu, z tego co mi się wydaje. Wow! Z tego co mi się wydaje na... Po tym jak grałem wcześniej. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Ale chyba to nie to. Może sobie zapiszę lepiej. Nic nie wiadomo. Zawsze zapisuję na jednym tym. Na jednym zapisie, bo to jest takie jakieś... Jak dla mnie to jest to takie dziwne. Zapisywanie na wielu zapisach. Gin! Co to było w ogóle? Cześć to ziomek, cześć to? Ja żyję. Czekajcie, zaraz będziecie mieli walkę tutaj. Siema. Bigo! Co masz? Pogadajmy lepiej o czym. Pogadajmy o czymś innym. Nie chciałbym. Nie ma tam nic? A nic? W tej historii. O, ciekawe, czy można wziąć te bryłki. Jakbym tak sobie zapisał gierkę. To się już więcej nie powtórzy. Jakbym tak sobie zapisał. To w sumie. A ta dam się. Ta. Tam dam. Da się tam zejść. Dobra, spróbujemy tędy. Tam zejść. Może uda się zajumać coś. Skocz! Piekielnik. Siema. Nie masz nic mi do zaoferowania. Co wyciągasz miecz ty? Co ty, ziomek? Swędzą cię zęby, czy jak? Tak wiecie, po gangstersku trzeba powiedzieć, żeby nie było, nie? Że co, że nowicjusz? Że nowicjusz to nic nie umie? Umie, bardzo dużo umie. A ja idę ukraść trochę rudy. Jak się da. Aha, to są martwiaki już. A ja sobie myślę, co to jest. Że oni ich nie gryzą. Co tu robisz? Poluję na pełzacze. Możesz mi opowiedzieć o sposobach polowania na pełzacze? Przy łowach na pełzacze obowiązuje tylko jedna zasada. Gdy jakiegoś zobaczysz, rzuć się na niego czym prędzej i spróbuj go zabić pierwszym ciosem. Tak. Walcz bez strachu i zabijaj bez litości. No spoko. Nie, ty, z tym sobą chciałem pogadać. Ty masz ten zaszczyt ze mną porozmawiać. Przepuść mnie! Nie tak masz ze mną rozmawiać, psie. Niech nadejdzie przebudzenie śniące. Niech nie nadejdzie, bo jesteście nienormalni wszyscy. A, wezmę se piekielnika. Kopacz, garb. Jak? Garb? Garb, no dobra. Co tu robi ten ork? Złapali go nasi strażnicy. Od tej pory pracuje dla nas. Przecież nie jest nawet skuty łańcuchami. Czemu po prostu nie ucieknie? Raz spróbował. Strażnicy tak go urządzili, że nie mógł się ruszyć przez parę tygodni. Od tej pory nigdy więcej się nie budował.
To ja też bym tak zrobił. Haruj, psie. Ty orku, ty. Co ty w ogóle myślisz sobie, że co? Pomogę ci, ziomek. A nie mogę. Ale rudy. Ja też chcę, weź go. Weź ją. Aha, bo oni tutaj... Wąż. Co za ksywa, ja bym nie chciał takiej ksywy. Wąż. Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. Możesz mi dać trochę rudy? Ale jeśli jest... dasz mi coś w zamian. Bida trochę, bida z nędzą, ale mam nadzieję, że... O, to mu sprzedam. Wezmę to, sprzedam, na co mi to. To sprzedam i to sprzedam. I to sprzedam. I to sprzedam jeszcze. Nie, to nie. I to sprzedam. I to sprzedam. I to sprzedam. Coś tu jest chyba nie tak. Powiedz coś do mikrofonu. Powiedz coś do mikrofonu. Miau. No. A, nie chcę. Nie chcę. Nieśmiały jest. Wow. YouTube to nie dla niego. Chodź tu, bo spadniesz. No kurde, co za kot. Już możesz iść stąd. YouTube to jednak nie dla niego. Są te sprawy. Chociaż każdy zaczyna, nie? Ostatnio na Facebooku bodajże napisał jeden gościu, że chciałby nagrywać na YouTube, ale boi się tego właśnie, tych hejtów, tak? Czyli tego, że będą go krytykować z każdej strony. Ale co wam powiem, że... Nie, dobra, nie będę pracować. Że... Każdy to przecież ma, co nie? Każdego krytykują z każdej strony na początku. Przecież to nie jest nic nowego. Co on, ty odpoczywa? Ale to paskudnie wygląda. No gdzie tu? O, może da się zwinąć jakąś. Tyle rudy i żadnej nie mogę wziąć. To co za... Ło. Jak leci? Pójdzie. Tak długo, jak nikt nie będzie próbował otworzyć tych drzwi, nie będę musiał wdawać się w bój. A co jest takiego szczególnego za tymi drzwi? Pełzacze. Wielkie, paskudne pełzacze. Całe mnóstwo wielkich, paskudnych pełzaczy. Spokojnie, ty spokojnie. Myślę, że to przy tej bramie magicznej takiej, gdzie jest mnóstwo... Mnóstwo wielkich, paskudnych pełzaczy, gdzie wszyscy chcą mnie zjeść. Skończymy. Jeśli się podobało, zostaw łapeczkę w górę. Jeśli nie masz konta, a chciałbyś zostać łapeczkę w górę, to sobie załóż konto. Żeby stawić łapeczkę w górę. Ja się z wami żegnam. Zachęcam do komentowania i też zapraszam na moją stronę na Facebooku, którą jakże też założyłem, no bo to jak, no to jak nie, jak założyłem. To ja się z wami żegnam. Cześć.